Cześć, witam wszystkich. Karol Michielski, a ze mną Zbigniew Zybityszka. Siemanko. Siemano. No co, niespełna rok czasu od naszego ostatniego spotkania. Mamy okazję znowu widzieć się w swojej pięknej, ja nazwę to posiadłości w Piranii, w gdyńskiej Piranii. Co na przestrzeni tego jednego roku się zmieniło tutaj? Bo widzę, że sprzętu chyba przybyło. Przybyło. No i mata, którą bardzo naprawdę pochwaliłem tuż po zakończeniu treningów, bo świetnie tutaj się czułem. Naprawdę wygoda i pełen profesjonalizm. Wiesz co, pod spodem jest jakaś pianka. Krzychu Klaczek mi to robił i po prostu jest przykryte plandeką. Jest bardzo miękka, nawet jak pod zapasy czy po coś też Bartosiński mówi, że jest mega spoko. Trochę śliska, więc może bym inną plandekę w przyszłości położył, żeby tak się nie ślizgało. No ja widziałem, Adrian Bartosiński z Arturem Gwoździem mieli okazję troszeczkę potrenować u Ciebie, jak obecny mistrz organizacji KSW w kategorii półśredniej radził sobie u Killera. Bardzo dobrze, troszeczkę go oszukałem, bo kazałem mu wejść na Versa Climber i wspiąć się na Sea Towers, budynek w Gdyni. Pierwszy raz na tym sprzęcie jechał, to się nie spodziewał. Jaka tam wysokość jest? 460 stóp. 460. Ja to kiedyś tam przeliczyłem. Przeliczyłem to kiedyś na stopy i ruszył ostro. No, będzie na jego vlogu. No, leżał tutaj, nogi mu wyłączyło, mówi, że już nie ma siły. Ale Artur Gwój bardzo dobrze poszedł. Był tylko 10 sekund gorszy od Bartosa. Ale Bartos później wszedł jeszcze raz po treningu. I mówi, że musi poprawić wynik i... Poprawił. Tam chyba wszedł w 2.37. To jest dobre, naprawdę dobrze. No to właśnie powiedz, jakie są zmiany u Adriana? Bo mentalnie no, widać, że mistrz zapierdziela ciężko, ale czy ty zauważyłeś na przestrzeni tych ostatnich tygodni, miesięcy, że u Adriana coś się zmienia? Bo widujecie się dość często. No, byłeś gościem na pewno na kampach Octopusa. Nie, na kampie, on był na Piranii, przepraszam. Na ostatnim go nie było, także nie miałem okazji się z nim pokulać. Ja lubię się z nim kulać, bo on jest silny, ale naprawdę idzie z nim się powymieniać. Nie szarpie się, nie boję się o kontuzję, gdy z nim robię. Nie no, tam będzie takie pytanie o jego grę parterową, to ja wydawało mi się, że dobrze uciekam z anakondy, a on mnie kilka razy złapał i taką gilotynę, mówię na obozie, ma to bardzo dobrą gilotynę z ręką, taką po skosie, a jak z niej uciekałem, to mi przepinął na anakondę i także jego gra parterowa jest bardzo dobra i też pole glocki bardzo dobrze idzie, balacha na kolano, próbuje cały czas. Uważam, że parter ma bardzo dobry. A kto w organizacji KSW ma taki parter, uważasz, na najwyższym poziomie? No kiedyś był, wiadomo, Kleber, Koike, Erbst, typowo takie jiu-jitsu. Ale on miał takie jiu-jitsu, wiesz, który obnażył... Mateusz Gamrot. To Mateusz Gamrot, ale Kornik. No tak, w sumie... Przecież pokazał, wiesz, gdzieś tam wędku go podnosił. I później okejkę mu pokazywał. No, tam z balachy wyszedł, także uważam, że nie ma dobrego parteru. Znaczy, po jiu-jitsu miał świetny, ale pod MMA to tak okay. Nie możesz tak się za bardzo. Czy myślisz, że Adrian Bartosiński teraz jest takim czołowym zawodnikiem, który może no śmiało powiedzieć, że nie, jest... Nie, on jest kompletny. On jest kompletny, ale jeżeli miałbym powiedzieć, kto ma najlepszy parter... Ruchała. Fajnie się rusza z pleców. Kto jeszcze jest? Kurczę, no... Tak. Ten z Anglii. Tom Breeze. Tak. Świetny ma parter. Ostatnio poddał trójkąt nogami. Leśko udusił. Lecha. A Leśko udusił za pleców. Bardzo fajnie keeping escape, uciekł z bocznej do motyla i z motylycha go tam przytoczył, zaszedł za plecy i udusił. Jest długi, no też. I Janikowskiego tym japońskim krawatem, tylko tam kontrowersje były. Czy on tam klepał, no czy nie klepał. Tak, Fadipe ostatnio też peruwiański krawat chyba zapił, jak dobrze pamiętam. Zaskakuje cię to, że jednak te jiu-jitsu no, w MMA, kurczę, no peruwiański krawat, kto by pomyślał. Ostatnio właśnie z Mariuszem, który jest tuż za kamerą, Wojek powiedział, że to chyba najbardziej spektakularne poddanie w organizacji KSW. Zgadzasz się z tym w ogóle? Miałeś okazję widzieć w ogóle, jak Fadipe podał Alberta Dziękowskiego? Tak, widziałem to. Widziałem to nawet chyba kupon. Kupon mi Dziękowski zepsuł, bo na niego postawiłem. Ostatnio byłem bardzo blisko wygrany. Czy moja żona, bo moja żona obstawia. To dwie walki nie weszły. Na jednym kuponie jedna i na drugim druga. Czy mnie zaskakują? Nie, chyba nie zaskakują. Po prostu nie każdy przykłada wagę do parteru i później takie kwiatki wychodzą. Nie wiesz, jak się zachować i dostajesz peruwiański krawat. Ale knockout
z dosiadu z dołu to mnie zaskoczył. Tak, tak. Krzysztof Głowacki, no... Też mój kupon akurat zepsuty, bo nie sądziłem, że Głowacki to wygra. A który, kiedy ostatnio wygrałeś coś na KSW? Kiedy możesz śmiało się pochwalić, że wytypowałeś te przynajmniej 3-4 walki tak, żeby było... Posłuchaj, ja jestem pazerny. Ja tak samo. Więc stawiam tasiemce. Ja tak dlatego nie wygrywam. Ja ale... tak samo. Piątaczek, nie? Ja zawsze stówkę. Pięć tych stówkę. O, to kurwa. Ale posłuchajcie, taka moja największa wygrana, to postawiłem w pierwszej walce na Nate'a Diaza. Mhm. Nate Diaz się bił z Conorem, a druga walka była Holly Holm z Mieszą Tate. I postawiłem na Mieszę Tate. I ze stówy zrobiłem 1600. Zacna wygrana. I to była chyba moja taka ostatnia wygrana. No ja ostatnio... A i na Gamrota teraz postawiłem w UFC i wygrałem. No. Był underdogiem. No, to a w KSW zawsze mi brakuje jednej, dwóch walk. Moja żona lepiej obstawia niż ja. Bo ja się kieruję emocjami, a ona tak bardziej analitycznie podchodzi. Ja z sympatii stawiam. O, tego nie lubię. Rok temu, skoro jesteśmy w ogóle przy, no nie odbiegniemy za daleko z sztuk walki, od jiu-jitsu, skoro jesteśmy tu u Ciebie w klubie, to powiedz, jacyś nowi zawodnicy, których możesz, że tak powiem, zarekomendować w Piranii, no bo miałem okazję teraz robić z jednym z swoich zawodników, Borysem, mega wskazówki od Ciebie, ale też starałeś mu w trakcie walki przekazać, co ma zmieniać. Chyba cały czas jesteś zaangażowany w to, jest to Twoja rodzina, prawda? Tak. Tak, wspieram Maulata. Czy nowych perspektywicznych? Nie, no to Borys, Konrad, to są tacy Maulaci, o których tak dbam. Ogarniam im sponsorów, a czy ktoś nowy perspektywiczny? U mnie grupa początkująca jest 35+. Jakoś tak młodzież nie lgnie do klubu. Myślisz, że obawiałeś się tego takiego trochę ciężkiego wpier? No bo jakby nie patrzeć tutaj, to można powiedzieć, wchodzisz i od razu jest, jakby siekiera wisiała. Nie? A, bo wiesz o co chodzi w tych czasach. Płacisz 200 zł i trener musi cię poklepać. Było dobrze, będzie wszystko, nie? Dobrze, rokujesz, tylko przychodź częściej. U mnie tak nie ma, no. Tam też będzie takie pytanie, ale pewnie je zadasz, to sobie pozwolę na nie... Tak, zaraz przyjdziemy. Pozwolę sobie na nie odpowiedzieć. Tutaj po prostu przychodzisz i masz ciężko trenować. Rozgrzewka jest balistyczna na grupie początkującej, nie każdy się z tym odnajduje. Dostaje worek bułgarski, zrobi trening workiem bułgarskim, 2 dni jest zakwaszony. I sobie później przemyśli, po co mi to. To pójdę do klubu, gdzie powysuwam bioderka, porobię technikę i będzie sympatycznie. Taki trening daje efekty. Kiedyś miałem taki przypadek, nie będę mówił nazwiska, przytrudy chłopak, chudy, ale jak rudy, to od razu wzbudzi moją sympatię. Rozumiesz. Rudy dla rudego jest brat. Do rudego jeszcze wrócimy, tak. Żeby nie rozpętać piekła. Ale to... Albert kupon uwalił. Uwalił. O właśnie. Ale postawię na niego. I mówię do niego, posłuchaj. Nie pasujesz do tego klubu. Jesteś za chudy. Mamy dwa wyjścia. Albo idziesz do konkurencji i tam się odnajdziesz, albo robisz coś z sobą i zaczniesz pasować. Został. No wiadomo, jak za dużych zmian nie było, ale łapa się poprawiła. Żyłka wyszła. Żyłka wyszła, szyja się delikatnie poprawiła. No i mówię, widzisz, można? Można. A jakby wysuwał bioder, to by nie było efektów. Mam rację czy nie? No tak, nie poddał się, nie? To jest znaczy, później przestał trenować, pisałem go, coś tam nie przychodzi na razie. Długo go nie widziałem, ale ten pierwszy mógłby się obrazić na mnie? Znaczy myślę, że wiesz, zależy jak ktoś odbierze twoje słowa. Ja uważam, że to też jest czasami test, nie? Dla głowy. Do tego pytania jeszcze dojdziemy, ale pamiętasz w tym pierwszym wywiadzie Q&A Louis Simmons. A tak. Mój gym nie jest prywatny, no bo przecież ja robię nabór, ja pobieram pieniądze, bo u Louis'ego Simmonsa nie płacisz. Przychodzisz i trenujesz. Mm-hmm. U mnie się płaci, ale ja za karnet nie klepię cię po plecach i mówię, że jesteś fantastyczny. Jeżeli jesteś słaby, to ci mówię, jesteś słaby i weź się do roboty. Mm-hmm. Albo komuś to pasuje, albo komuś to nie pasuje. Jak przychodzisz do mojego klubu i nie masz do siebie dystansu, nie potrafisz z siebie żartować, to tutaj nie przetrwasz. Ja, ze mnie też ludzie żartują w klubie. Bo ja mam do siebie dystans. Mhm. Dogryzają mi i uważam, że to jest zajebiste. Wiesz co, ja chciałem się ciebie o coś z Ibi zapytać, bo tak teraz nasunęła mi się myśl i mam nadzieję, że dobrze mnie zrozumiesz. Jak to jest, powiedzmy, jeżeli masz takich zawodników, z których jesteś dumny, nie? Bartosz Silnoręki, jesteś z niego dumny. Jestem ja wiem, bardzo. Że jest to też taka osoba, która
która przekazuje po tobie wiedzę i ty jesteś w stanie go gloryfikować jako takiego, nie wiem, no słowo następcę, po prostu osoby, która jest kompetentna i odpowiedzialna, no ale na przykład te pojedynki jakieś te w jiu-jitsu mu nie wychodzą, gdzieś te drugie miejsce, trzecie i powiedz, co wtedy, no bo on daje z siebie praktycznie 100%, gdzie jest ta bariera, którą on może powiedzmy przejść, przeskoczyć, nie wiem, nawet spiąć się, żebyś ty powiedział, kurwa, osiągnąłeś to, co chciałeś, no a droga jest długa zawsze. On zajebiście idzie do finału. I te finały, te wszystkie ćwierć, finał, półfinał, czy tę pierwszą rundę, przechodzi gładko. A później nie wiem, czy się rozluźnia, to ja myślę, że to się jest z psychiką. Że gdzieś się spala, rozluźnia. Nie wiem, mieliśmy inną taktykę na tą walkę w Szkocji. No nie pykła, nie dało rady zbyć bodylocka, cały czas go dystansował. No dobra, a skoro jesteśmy przy psychice, to jak ty powiedzmy odniesiesz się do wszystkich powiedzmy psychologów sportowych, mental coachów i tak dalej, bo jest to bardzo teraz popularne. Widzę uśmiech na twojej twarzy, ale no kurczę. Wiesz, do czego zmierzam, no bo jedni są zwolennikami, inni mówią, że im to nie pomaga, nie przydaje się, a inni w ogóle nigdy nie chcą spróbować, bo jest to gdzieś krępujące. Nie no, krępujący jest psychiatra, a nie psycholog. No tak, 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 aczkolwiek tak, ludzie wiesz, że oni odróżniają często psychologa tak. Od psychiatry, nie? To jest inna sprawa. Gdzieś była taka walka na Igrzyskach Olimpijskich, nie chciałbym przekręcić nazwiska, Krawczyk. W ostatniej sekundzie przegrał przez rzut. Prowadził walkę, w ostatniej sekundzie przegrał walkę o finał. I o trzecie miejsce wyszedł już w ogóle bez tego. Bez woli walki i tam medalu nie wywalczył. I może gdyby wtedy wszedł psycholog sportowy do szatni i go postawił, to byłoby inaczej, a go tam wtedy nie było. Ja do psychologa sportowego nigdy nie chodziłem. Nie czułem takiej potrzeby. Ale nie neguję, że ktoś potrzebuje. Albo taki Janek Błachowicz, widzisz, tą książkę przeczytał, uwolnić w sobie bestię, czy olbrzyma. I mu to pomogło, mega się pozbierał, no kurde, 4 walki w plecy, bo miał w UFC. No. I może gdyby nie psycholog i nie ta książka, to by sobie nie poradził z tym faktem. A zdobył pas mistrza UFC. No tak, i to nie po lekkich pojedynkach, bo tak. W gruncie rzeczy każdy kolejny to był underdogiem i ja zawsze się śmieję z tych pytań, chociaż też zdarzało się pewnie i mi zadawać je, ale zawsze te typy bukmacherskie, jak ty oceniasz? Srak, ja zawsze odpowiadam, wiesz, wychodzisz to ty, a nie za ciebie ktoś wyjdzie, tak więc rozumiem. Reasumując, nie neguję, ja sam nigdy nie chodziłem, nie czułem potrzeby, staram się sam w sobie pozbierać. Ale myślę, że nie każdy da radę i też na jakimś wysokim poziomie to chyba jest bardzo ważne. Jak już z tego żyjesz, ze sportu. No tak. Czy ty żyjesz już, wiem, że masz jeszcze swoją dodatkową pracę, ale czy jesteś w stanie powiedzmy tą pracę zostawić i żyć z tego sportu? Nie. Straż pożarna naprawdę, to może to nie są zarobki jak w IT, ale zawsze na ten kredyt mam, zawsze na te podstawowe opłaty mam. Z samego sportu bym nie wyżył. Ja ogólnie żyję z treningów indywidualnych. To jest takie, z indywidualnych mogę dołożyć sobie do klubu i to mi pomaga. No dobra, Zibi, no to co, polecimy z pytaniami. Bardzo dziękujemy na naszej społeczności na YouTubie za pytania i za wszystkie podesłane pytania, które do nas dotarły. Spotkaliśmy się tu po roku i myślę, że warto jest dowiedzieć się, co ciekawego u ciebie, może jakieś nowe smaczki usłyszymy, więc zaczniemy może od pytań, które zostały do nas podesłane. Kacper Karski, który będzie mierzył się wkrótce z Bartoszem Fabińskim, zadał pytanie. Czy użyłeś kiedyś BJJ na ulicy? No za mało lata. Trójkąt nogami założyłem i tam może raz Mateleo. Czyli tak skromnie, jakby swoim bagażem doświadczeń postanowiłeś, tak, ale pamiętam, że udusiłem go, tam lekko mi spłynął i wstał i ktoś tam mówi, weź jeszcze dogrywkę. Ja mówię, słuchaj, jak będzie dogrywka, to teraz cię nie puszczę. I nie chciał dogrywki. No dobra, powiedz, co to jest technika na myśliciela? A to też będzie na vlogu Bartosa. Kiedyś trafiłem taki kanał na YouTubie faceta, który stał na bramce w Nowym Jorku i powiedział, że najlepsza garda na ulicę czy na bramkę jest taka, w ten sposób, bo chronisz to wszystko, nie wzbudzasz agresji i możesz na przykład torba, szyja, bo od razu spiąchy w szyję, jak uderzysz spiąchy w szyję, to krew idzie do mózgu i od razu, wiesz, może, i stoisz tak i walisz.
jak trafisz w brodę, to jest po zawodach. To jest też będzie u Bartosa na vlogu. Skoro powiedziałeś o Nowym Jorku, nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale Mateusz Gamrot, kurczę, to taką lekko pauzę w tym zrobimy, ale pamiętasz może ten materiał, co Mateusz Gamrot poleciał do Danahera? I Amen. Pamiętasz te, co wyszedł z sali i powiedział, jadą ze mną jak z tym, nie? Jakiś 60-kilowy chłop, zobacz, co się zmieniło, nie? To Nicky Ryan z nim jechał. Tak, Nicky Ryan. No właśnie, ja później rozkminiałem, kto to może być, no ale tylko jedna osoba nasuwała mi się teraz akurat w B-Teamie. Nie, to B-Team to jest, teraz jest w B-Teamie. U Craiga Jonesa chyba, tak, nie? Jak dobrze pamiętam. No dobra, podobno klepanie nie kończy techniki, kończy ją Zybi. No to rozmawialiśmy o tym. Jakby na ulicy na przykład. Odklepie, ja cię puszczę i ty walisz bombę. To trzeba, wiesz. Pytanie gdzie? Chociaż na zawodach też teoretycznie się nie powinno klepanie przerwać, to musi sędzia przerwać. No tak. Ile było sytuacji, że ktoś... A, no tak, no tak, i tak. Puszczasz, a on mówi, że nie klepał. Mariusz, z Tomem Breesem to była walka? Co właśnie była ta kontrowersja związana... Tak, Janikowski. A z Janikowskim, no. Dokładnie. Jak ty oceniasz w ogóle tą sytuację? Tak w dwóch, trzech zdaniach, nie? Ciężko mi się wypowiedzieć. Wtedy sędziował Tomek Brodek, tak, prawda? Tak. Ogólnie Janikowski nie powinien w ogóle dotykać swojego przeciwnika w ten sposób. Jakby tak nie dotykał, to by nie było kontrowersji. No prawda? Tak. No, sędzia jest też tylko człowiekiem. To nie jest jak teraz w rugby czy w piłce nożnej, że możesz se przerwać i sprawdzić w systemie. Sędzia jest do tego, żeby zapewnić ci bezpieczeństwo. Jakby ja nie trzymał ręki przy nim, to... Czy Bronder powinien to przerywać? Duszenie? Mógł trochę poczekać. Najwyżej, żeby Janikowski spłynął, jeśli faktycznie wchodziło. Na przykład. Czy wszyscy u ciebie w rodzinie są tacy wielcy i silni? Kurczę, nie. Ale mój ojciec, ja chyba poszedł bardziej w ojca niż w matkę. W budowę w ojca, w charakter w matkę. Ale na przykład mój brat jest ode mnie 14 lat starszy, jest mniejszy. Także nie wiem. Ja chyba taki wyjątek taki jestem. No dobra, lecimy z pytaniami z kanału na YouTubie. Tomasz Śniarowski zadał pytanie, czy planuje trenować gdzieś za granicą? USA, Brazylia? Jeśli tak, to gdzie i u kogo? To jest pierwsze pytanie. Kiedyś planowałem wyjechać za granicę. A ty nie byłeś przypadkiem? W Brazylii byłem, chyba ale byłeś, w 2015 roku. Tak. Trenowałem u Kawaki. Później planowałem do Stanów polecieć, ale tam problemy z kolanem, a teraz po prostu już się priorytety zmieniły. No, to ja wolę jechać na wakacje z rodziną niż jechać trenować gdzieś za granicę, bo to są duże koszta. Mhm. Wiem, że teraz Kamil Wilk jest z Mateuszem Szczecińskim w Atosie. Tak, słyszałem. Widziałem nawet zdjęcia chyba. Wydaje mi się, że to jest najlepszy kierunek, żeby wyjechać za granicę, potrenować Atos. Będzie jeszcze pytanie w ogóle o kluby, tak więc. Tomasz Śniarowski zadał pytanie, gdzie proponowałby wyjazd na kamp pod BJJ za granicę? No powiedzmy w tych kosztach takich bardziej normalnych. To jest dużo, to jest na Hiszpanii, robił to naprawdę czołówka światowa. W Anglii też mają dobre kluby, nie? Tak. Ale chcę wyjechać na kamp taki. Tak. Bo są organizowane gdzieś tam w ciepłych krajach, u nas, w Europie. No co, w Anglii teraz jest najmocniejsza ekipa. I też koszta nie są jakieś duże, bo teraz samoloty do Anglii nie są jakieś turbo drogie, a ekipa strzała w Manchesterze, teraz Kacper Formella był, to widziałem, że tam... Nie, już wrócił, tak więc pewnie pojawi się na KSW. Kontynuujemy pytania od Tomasza. Czy Pirania współpracuje z kimś, kto prowadzi zapasy? No właśnie, to jest częste pytanie akurat do mnie, tak personalnie, że w Piranii zapasy. Bo tu jest wielu świetnych zawodników jiu-jitsu, ale jak to z tymi zapasami? Bo ty też widziałem wielokrotnie na shortsach czy na filmikach. No. Ale ja miałem ze swoje jedno ulubione Popowicza z przeprowadzki. Okay. Współpracowałem kiedyś z Marcinem Grabowskim, tylko był bardzo tutaj ciężki dojazd. Teraz jest piękna droga. Tak, zmieniło się. I on po prostu zrezygnował, bo logistycznie mógł dojeżdżać, a teraz poszedł do wojska, do służb specjalnych i tak już nie odnowiłem tej współpracy. Konrada Bik Olszewskiemu każe oglądać na internecie. Jakieś podstawowe takie zapasy pod grappling, nietypowe. I on prowadzi we środy, chociaż na wakacje zawiesiliśmy to i ja prowadzę drille, takie pod legloki. Ale ogólnie to nie mamy takiego trenera i to jest taka bolączka Trójmiasta. Jeszcze na Śląsku, w Wielkopolsce bym kogoś znalazł. Czy
tam w Kołobrzegu, w Koszalinie. A tutaj, tutaj jest ciężko. Okej. Kogo uważasz za top 5 trenerów pod zapasy i... przepraszam, 5 trenerów zapasów pod BJJ MMA w Polsce, no. 5 trenerów. To 5 na pewno nie wymienię. Pepło. Pepło teraz bryluje, prawda? Tak, tak. No jest na językach, no, jest i na językach, ustach. No, widzisz, ma dwóch mistrzów KSW. Wiosło w Czerwonym Smoku, no i tam ekipa Andrzeja Kościelskiego. Mm-hmm. To nie wiem, kto tam, czy Andrzej to prowadzi, czy on po prostu tak ogólnie... Zapasy głównie Andrzej i no, tak klei to. A tak innych to nie jestem w stanie wymienić. Okej. Okay. Dziękujemy za pytanie. XMJ zadał pytanie. Lepiej mieć parę poddań dobrych, czy jedno do perfekcji? Niczym i Manari. Parę dobrych. Parę dobrych. Musisz mieć jakieś algorytmy. Nie idzie to, to zrobię to. Nie idzie to, zrobię to. I wrócić na przykład. Jak jesteś tylko to już nie te czasy. Okej. Okay. Łukasz Gołębiewski pyta, ilu Zybi potrafi wymienić polskich czarnych pasów spośród 26, którzy zostali promowani wcześniej niż on? Nie przeglądałem tej listy. Widziałem to pytanie wcześniej, nie przeglądałem jej. Tak, tak. Bardzo dziękujemy, Łukasz, za pytanie. Pójdę miastami i zobaczę, ile wymienię. Bagi, Siedziako, Linkę Maciej, Świętej Pamięci Linkę Mariusz. To mamy Szczecin, tak? Mhm. Idziemy na Matuszczak. Mhm. Sławek Barczak. To już mamy 6. Słowek Sebastian 8. Gniezno Przemo. Giluś. Świętej Pamięci Zwierzak. To już jest 10, tak? Wrocław Koziej 11. Dudek Kraków 12, Warszawa Okniński, Mirek, chyba Mistewicz, to już jest 14, Turek, bo Turka nie wymieniłem, prawda? Nie. To 15. Gdzie 11 brakuje? No to nie jest proste. Nie, wiesz co, tam w swego czasu w Linkę Gold Team były promocje, ich nie, niestety, no nie kojarzę. Okej. Okay. Zbychu, czy uważasz, że brak promocji na belki, wyższe pasy i przytrzymywanie zawodników jest dobre? Czy mógłbyś to jakoś uzasadnić? Już rozumiesz na pewno kontekst pytania, nie? Teraz jest właśnie to często... Zależy, czy chcesz, żeby ten zawodnik ci zdobywał, wiesz, jak najdłużej wyniki. Ja kiedyś przetrzymywałem, teraz staram się nie przytrzymywać. Trudno mi się wypowiedzieć. Ja nie przetrzymuję. Belek nie nadaje, ale staram się nie przetrzymywać. Okej. Okay. Mamy 6 nazwisk trenerskich. Mirek Okiński, Grzegorz Jakubowski, Piotr Łagiński, Andrzej Kościerski, Robert Jocz i Szymon Bońkowski. Kto według Zbycha pośród wymienionych trenerów? Proszę uzasadnienie. Można też wskazać przeciwieństwa typu najmniej i tak dalej. Posiada największą charyzmę, warsztat trenerski, sukcesy trenerskie, najlepszym motywatorem, wszechstronny i przekrojowy. Kto jest najbardziej niedoceniany, gdy miał największy talent i mógł zrobić największą karierę, najlepsza forma fizyczna i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, jak chciałbyś to podzielić, żeby to było prosto. Ogólnie, drodzy słuchacze i widzowie, wybaczcie przygotowanie na telefonie, ale ciężko było to w jakikolwiek sposób skopiować. Mam nadzieję, że Zbysiu, nie masz mi za złe, że mamy to z telefonu, nie? Zrobimy może... Mądrego człowieka. Posiada największą charyzmę? Bagi. Dlaczego? Ma najwięcej fili, to wiesz, to trzeba naprawdę za mordę trzymać. I to nie, i wiesz, to są zawodnicy MMA, gdzie testosteron buzuje i to jest to. Mirek Okiński też ma charyzmę. Co by o nim nie mówić? Ma. Posiada najlepszy warsztat trenerski. No najbardziej kompletny jest Jakubek. Co by nie mówić, co nie? Bo i dobrze bije, dobrze przewraca i w parterze, mimo tego, że ma biały pas, kulałem się, ciężko cokolwiek z dołu zrobić, wyjść spod niego i tylko Jakubek i Narko mnie fatbojem poddają. Tym sketch wrestlingu. No. Osiągnął największe sukcesy trenerskie. O, to jest dobre pytanie w sumie. Największe sukcesy trenerskie? Czy kto miał najwięcej zawodników w UFC? No, trener Andrzej. Andrzej i Jakubek też miał, bo był Oskar, tak? Tak, Sajecki, no. I Pionkę.
Pytanie jakie... No, wiesz, to jest też pytanie, Halman. Halman. Tak, pytanie jakie właśnie osiągnięcia, bo... O Halmanie to jeszcze powiem, bo... Tak. Jest najlepszym motywatorem? Okliński. Okliński, on zawsze da ryja. Zawsze. Nie miałeś siły, to na autopilocie jechać, on co czas dawaj. To jest to najbardziej wszechstronny i przekrojowy pod kątem trenerskim. Chyba potwierdzę, że Jakubek. Najbardziej niedoceniany? Błońkowski. Uważam, że jest bardzo dobrym trenerem. Tak, jest świetny. Ale tak jakby trochę tak... Zrobił się ciszej o Arachionie. Miał największy talent i mógł zrobić największą karierę zawodniczą. Tutaj Jakubek był ten film, człowiek, który urodził się za wcześnie. Prezentuje najlepszą dziś formę fizyczną za Kościel. No, a trener Andrzej to w ogóle? Po 50. Posąg? Posąg. Wciąż rozwija się trenersko i robi największy progres. To dwójsko. Wciąż rozwija się trenersko i robi największy progres. Nie wiem, czy nie Jocz swego czasu. Tak mi imponował, że tak fajnie tych chłopaków postawił, co nie? Mm-hmm. Nie wiem, czy dobrze odpowiedziałem. Tak, jak najbardziej. Pirania miała okazję gościć na seminarium Pawła Jaworskiego. W jakim stopniu była to pomoc w zebraniu środków na wyjazd na Mistrzostwa Europy IBJJF. Przepraszam, IBJJF. A w jakim pokazanie swoich myczków przed czołową purpurą, przez czołową purpurę w Polsce? To Marcin Kmiotek do mnie podszedł, któregoś razu mówi: słuchaj, Paweł Jaworski zbiera na wyjazd na Mistrzostwa Europy i chciałby organizować seminaria. No to ja coś takiego szanuję, że nie liczę na drapane, że dostanie za darmo, tylko chcę zarobić, więc mówię: słuchaj, bierzemy Olata i wszystko, co zebrałem, to mu dałem co do złotówki, bo on tam chyba chciał 500 zł, to w ogóle śmieszne. Wydaje mi się, że wyjechał naprawdę zadowolony, bo po prostu chciałem mu pomóc. A przy okazji, żeby zawodnicy zobaczyli, jak się walczy inną gardą, bo no ja takiej gardy nie pokażę, tak jak on się nie potrafi się tak wkręcać. Okej. Jak ocenia poziom BJJ Pawła Jaworskiego na tle czołowych czarnych i brązowych pasów? Bił się ze Szczecińskim na Mistrzostwach Europy i tam Mateusz mu dźwignię wyciągnął. Ja bym jeszcze na jego miejscu się wstrzymał z kategorią pro, jeżeli chodzi o ADCC, bo to bardzo można łatwo sobie przekreślić karierę. To jest młody, fajny, perspektywiczny chłopak, ale tam ktoś po prostu musi tą karierę jego poprowadzić. Mądrzej. Bo uważam, że ten start był głupi. Niech się bije na razie na IBJJF, jeździ sobie na wszystkie te open, zbiera doświadczenie, purpura, brązowe i myślę, że ile ma lat teraz? 18, 19? Kurczę, ja w ogóle nie wiem, 19. Nie wiem, kto to jest Paweł Jaworski. No bo nie interesujesz się... Tak, aczkolwiek zobaczę na pewno. Podwójne złoto w Rzymie zdobył w purpurach. Naprawdę fajny chłopak. Obserwowałem go na mistrzostwach Polski i innych imprezach. No już kilku moich ma na tapecie. Okay. Kilku moich odpalił. Okej. Okay. Czy biorąc pod uwagę jego wiek, jest to najbardziej utalentowany zawodnik? Którego ty poznałeś? No, to jest takie dość szerokie spektrum, ale... Czy najbardziej utalentowany? Mogę powiedzieć, że tak, ale ja bardzo wierzę w Borysa. Kulałeś się dzisiaj z nim, widziałeś. Tak, widziałem. I on się po prostu nie słucha. Ja jego karierę poprowadzę mądrze. Mhm. O ile będzie chciał w przyszłości dalej trenować. Jasne. Jaki klub poleciłbyś dla Pawła? Może Piranie. On też w kimonach ćwiczył nas tak gorzej z tymi kimonami. Albo Koszalin do Szczecińskiego, albo Gorilla w Warszawie, albo Umiński. Bo dlaczego Gorilla w tym w Warszawie? Bo Polczyk wspiera tych swoich chłopaków bardzo mocno. No, ale też wysoki poziom jest u Kamila Umińskiego. Także nie wiem, na co to bardziej stawia Jaworski. Jak kimona to Gorilla, jak bez kimon to Umiński i Turek. Okej. Okay. Łukasz kontynuuje z pytaniami. Zbychu, czego według ciebie zabrakło zawodnikom? Piotr Halman, Łukasz Sajewski, Oskar Piechota, żeby zadomowić się na dłużej w organizacji UFC. Rok temu chyba nawet te pytania padały. W sensie padło podobne pytanie. Nie pamiętam, jak odpowiedziałem, ale uważam, że nie postawili wszystkiego na jedną kartę jak Gamrot. Nie wyjechali. To trzeba po prostu na kamp wyjeżdżać. Mhm. 8 tygodni w Stanach, zostawić rodzinę. To jest twoja praca. Tak jest moje zdanie. Wiadomo, teraz Rembecki siedzi w Szczecinie.
i zobaczymy, jak mu pójdzie, ale to też w pewnym momencie trzeba jeździć i się bić z tymi ludźmi z Afryki. Tak, aczkolwiek Mateusz bardzo przedłużył swój kamp w Stanach, nie? I też pamiętam, jak rozmawiałem z nim prywatnie, to wspomniał, że kosztowało go to bardzo dużo, no ale się opłaciło. Zobaczmy sobie, co zrobił ostatnio. Uważam, że trzeba wyjeżdżać. Tak, tak, tak. Ja też jestem tego zdania, że trzeba zbierać. Na pewnym poziomie. Kasper Formela powtarza jak mantrę, że jego celem jest UFC. Czy jest na tym etapie swojej kariery gotowy? Pod względem oczywiście mentalnym i umiejętnościowym. No, o top 5 piórkowej ciężko zapytać, bo to też się rozkłada, wiadomo, w jakich kategoriach Kacper. Musiałby najpierw przejść z 2-3 zawodników, żeby można było takie pytanie na ten, zadać. Na ten temat, czy jest mentalnie i umiejętnościowo? O top 5 się nie mogę wypowiedzieć. Nawet nie wiem, kto jest w tej kategorii, bo tak średnio tam ma... Top 5? No to tam mamy Holloway'a, Volkanowskiego, Rodriguez'a, teraz Ilia Topuria. Volkanowski. To jest świr. To jest świr. Widziałeś, jak on się bije? To jest moja inspiracja. Na łapie mam Volkanowskiego, nie, no więc wie, o czym mowa. Tam jeszcze trzeba troszeczkę, tam trzeba byłoby jeszcze troszeczkę potrenować, żeby być na poziomie Volkanowskiego, ale uważam, że mógłby się sprawdzić w UFC. Tak, zdecydowanie. Kasper ma papiery. Maciej Sigiel zadał pytanie, czy któryś z Polaków zakwalifikuje się na finały ADCC w 2024? No już wkrótce w sumie. Chciałbym finał szczeciński silnoręki zobaczyć, kto pojedzie. Ten poziom z roku na rok jest teraz wyższy, bardzo ciężko. Ja życzę, żeby każdy się dostał, żeby na tej teamowej arenie zaprezentował kraj, ale ciężko mi się powiedzieć. No co, tylko szczeciński i silnoręki. Na ten moment mogę powiedzieć. Maciulewicz idzie w 9-9. No jeszcze Iwat, zobaczymy jak Iwat, bo Iwat ma dobrą formę, naprawdę. I zrzuć uwagę, bije się w minus 9-9. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Czy Andrzej. Jest tobie może, nie wiem, jakby to nazwać, nie, może nie, że przykro, żeby nie łapać mnie za słowa, ale że biją się Mateusz z Bartkiem w tej samej kategorii, bo w dwóch innych to... Wiadomo, wtedy miałbyś chyba tą większą satysfakcję, że mają szansę tak jakby, nie? Na to, żeby gdzieś tam obaj pojechać. Słuchaj, ktoś kiedyś powiedział do silnego, żeby w 8-8 poszedł albo w 6-6. Nie ma takiej możliwości. Jest tylko Mateusz i on chce się z Mateuszem sprawdzić. To jest ambicja. To jest psychopata. Adrian Bartosiński, jeśli to ten sam? To ten sam. No to mistrz organizacji KSW, ulubiona kombinacja bokserska. Zobaczycie na vlogu, bo to zależy czy na ulicę, czy sportowo. No wkrótce pojawi się vlog z Bartosa, wypadu do trenera Zibiego, więc zachęcamy, żebyście zobaczyli. Drejczuk G. Czy rozstał się Zibi w konflikcie z jakimś swoim wychowankiem? Nie, chciałbym jakichś takich brudów prać na YouTubie. Rozumiem. Co dzieje się z Oskarem Piechotą? O, chyba ostatnio wspomniałeś, że nawet miał okazję was odwiedzić. Nie, no przyjeżdża poniedziałki, piątki, trenuję. Okay. Okej. Okay. Pokorny 87. Co czuł, gdy Robert nadawał mu belki w tym roku? W ogóle najserdeczniejsze gratulacje, bo miałem okazję widzieć całą rolkę i kurczę, ja początkowo tak mówię, kurde, co to za przemowa, ale chyba gdzieś w kościach czułeś, że to... Nie czułem, bo to wiesz co, to były moje urodziny i mój przyjaciel powiedział, zapytał się chłopaków, czy zwykł ma jakieś belki. A silne ręki mówi, ty Alana to ma wylane. Nieważne, należy mu się i tak zagadali z Robertem. To jest po prostu symbol. Ja w tym kimonie nie ćwiczę, ale podoba mi się to, co po prostu powiedział. To symbol taki, tak. Nie? Dla ciebie. I jego przemowa naprawdę zrobiła się cierpko w nosie. Mhm. Dlaczego wybrał współpracę... Wybrał. Może ja, przepraszam, z Przemkiem Gnatem i co o tym zadecydował? Wiesz co, zadecydowało o tym to, że po pierwsze to była inna osoba niż Mirek. Mirek był bardzo głośny, wszędzie było go pełno. Te walki na internecie, na portalu Budo, mi to do końca nie pasowało. A Przemas się wydawał zawsze taką osobą wyważoną. A poza tym współpracował wtedy z Brazą i chciałem po prostu jakoś ze stałe, nie jak mi raz, że non stop jakiś inny Brazylijczyk przyjeżdżał, tylko chciałem współpracować z jedną osobą, z jednym teamem. Wtedy to był Robert Drysdale i żeby tak po prostu dalej było. No i 15 lat współpracuję z Drysdale'em. Jaki był jego najcięższy sparring? Z moim przyjacielem Piotrkiem Zalewskim. Chciał mnie skaleczyć. To był taki nasz pierwszy. Zeszedłem mu za plecy i dwa razy wstał.
wstał i skakał ze mną. O kurde. No, był w żółziu, wstawał, jump, drugi raz jump, za trzecim razem go udusiłem. Wtedy mi raz tylko krzyczał, go uspokajał, żeby się uspokoił. I Paweł Nastula. Jak mi rasa nie było, Paweł Nastula mnie zaprosił na treningi, bo wtedy wygrałem Puchar Polski, ADCC. I przez pół roku Paweł pomagał mi się przygotować do mistrzostw Polski. W 2008 roku to miałem tam najcięższe sparingi. Nigdy nie kulam się z nikim silniejszym fizycznie niż Paweł Nastula. Nigdy. Mm. Przepraszam. Jak radzi sobie na sali, mając do opanowania właściwe watahe samców alfa? Trzeba pamiętać, że w każdej watasze jest samiec alfa 1, można powiedzieć, a są... Słuchaj, no to jest ten... Tu już niektórzy na takim poziomie, że nawet bym nie chciał się z nimi kulać. Jak na przykład Konrad, bo to bardzo boli, kulanka z Konradem. Ale mam szacunek u tych ludzi i potrafię. Jak trzeba, to wydrę ryja i jakiś ten porządek tutaj utrzymuję. Jego to... potem jesteśmy przede wszystkim rodziną, tak naprawdę. No tak, to idzie zauważyć, z jakim szacunkiem się odnoszą do ciebie i też jak się zachowują po treningu. Tam od razu jest płyn do dezynfekcji, nawet nie trzeba powtarzać. Widać, że wprowadziłeś tu dyscyplinę, ale to też oddaje, nie? Kurczę, no... Ale słuchaj, wyjdziesz ode mnie z klubu i nie boisz się, że ci ringworm wyskoczy. To jest non-stop. Ja mam naprawdę bzika na punkcie higieny. To jest po każdym treningu jest zmywana mata. Moja żona mi bardzo dużo pomaga w klubie, mam ozonator, także... Mhm. A to jest teraz, no, gdzieś tam słyszałem, że plaga tego to kwestia delikatnego zaniechania higieny. No ale wiadoma sprawa, jego top 3 trenerów BJJ pod 3 zawodników MMA Polska. Mogę zobaczyć? Tak, zerknij, bo... Witamy. Jego top 3 trenerów BJJ. Ale top zawodników MMA Polska i top 3 zawodników BJJ Polska. A top zawodników BJJ chyba chodzi o świat... Nie, to jego top 3 trenerów BJJ, ale w Polsce czy na świecie? No to możemy to też spłycić, nie? Bo tych pytań bardzo dużo, a podobne są i będą podobne zaraz. Galvao, jeżeli chodzi o świat. Danaher. Chociaż tak... Nie wiem, na ile to jest faktycznie jest niedobrym trenerem. Czy to po prostu zawodnicy pod nim są tacy tak. Inteligentni? Też słyszałem właśnie. I Drysdale. Naprawdę. I tam tylko zawsze wychowa kogoś, to od niego odchodzą. I ten Felipe Andrew był ostatnio. 3 zawodników MMA Polska. No co, Gamrot. Uwielbiam. Teraz Rembecki. Jeżeli mówimy tam, co się bił i kto jeszcze. I Pawlaka lubię. No Paweł, Paweł. Nie, naprawdę. To, co on robi w parterze z tymi łokciami, to jest przesada. Top 3 zawodników BJJ Polska. Wspomniałeś. No to wiadomo, to Wardziński, Szczeciński i Zawadzki. Teraz podwójny mistrz Polski w kimonach. Co go motywuje do działania? To już chyba nie... Chyba już nie potrzeba po tylu latach motywacji, po prostu to jest to, co robisz. No czasami odpuszczę, czasami potrzebuję dnia wolnego, ale po prostu to już jest styl życia, to już nie potrzebujesz motywacji. Okej, okay. Kontynuujemy pytania od Łukasza Gołębiewskiego. Zibi, jakie emocje towarzyszyły ci, gdy Robert Drysdale dawał ci jednocześnie 3 belki na czarnym pasie? Nie, no wzruszyłem się tą przemową, tu nie chodzi o te belki, naprawdę. Ja w kimonie w ogóle praktycznie ćwiczę, mam jednego podopiecznego na treningach indywidualnych, który mnie prosi. Po prostu się kulam z nim, tak to w ogóle treningi w kimonach prowadzą w klubie Kamil Kwok i Marcin Kmiotek. Ja w ogóle w tą grupę nie ingeruję, ćwiczę po swojemu. Okej. Okay. No dobra. Jak byś zachęcił osobę, która nigdy nie trenowała i nie miała styczności z workiem bułgarskim? Dziwne pytanie. No musiałbyś po prostu to zrobić i zobaczyć, co się dzieje z twoimi kciukami, przedramionami i bicepsami. I jak będziesz się czuł trzeciego dnia, czy tam drugiego dnia. I zobacz, jakie są efekty.
Okej, okay, 6 nazwisk mamy. Piotr Kacprzak, Marcin Held, Marcin Bandel, Jakub Wikłacz, Mateusz Rembecki, Mateusz Gamrot. Kto według Zbycha ma najlepsze BET pod MMA, ma najlepsze zapasy ofensywne pod MMA, wygrałby turniej w każdym, z każdym w submission. Submission only. Tak, i wygrałby turniej każdy z każdym. Czyli ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, z tej szóstki taki, można powiedzieć, no nie wiem, listę taką, powiedzmy, ranking. Na tej zasadzie, bo myślę, że to bardziej... Jeśli submission only, to jestem ciekawy pojedynku. Półfinał Marcin Held z Mateuszem Gamrotem, a finał i no myślę, że Bandel by doszedł do finału. Mm-hmm. To w ogóle inna waga niż no reszta tych chłopaków. Tak. A dużo ma poddań w MMA. Najlepsze ofensywne zapasy pod MMA, no to Gamrot. No to Gamrot, tak. Najlepsze BJJ pod MMA. Held ma bardzo ciekawe, ale... BJJ. Znaczy każdy, ja wolę określenie grappling. Każdy z tych zawodników ma inną trochę taką, można powiedzieć, swoją stronę, nie? No bo wiadomo, Mateusz jest mega... Ale Mateusz ma dobre dźwignie skrętowe, naprawdę to... poprawił to, mhm. Tą grę. Kimura na Jeremy Stevenson, dobrze mówię? Jeremy Stevens, no. Jeremy Stevens. I wygrałby turniej każdy z każdym submission only w GI. W gi to bym też stawiał chyba na Marcina Helda, bo jednak dłużej w tym kimonie robił. Ale no, Rembecki, finał z bandlem. I Rembecki też ma dobre kimono. Dobre, tak. Nie chciałbym go tutaj, wiesz... Depresjonować, ale jest. I tam bił się w ADCC w Polsce, tak, i naprawdę wyniki robił. Ciężkie pytanie, robi. Bo każdy z nich ma inny styl. To też pytanie, bo teraz Kuba dostał czarny pas ostatnio, tak więc... Też, no wiadomo, pasy pasami, ale jest mocna ta gra parterowa. Studio Focus zapytał, czy zna technikę łamania łokcia? Nie rozumiem pytania, nie wiem, o co chodzi. Jakie kluby poleca w okolicach Lublina do trenowania nogi i gi? Kiedyś jeździłem do Gladio, prowadziłem seminaria, do Wojtka Klimkiewicza. Później był jakiś taki... Tam się rozstali z trenerem, zrobili coś swojego. To chyba po pandemii padło i teraz jest Copacabana Lublin. Okej. Okay. Łukasz Gołębiewski, czy ma jakieś anegdoty związane ze świętej pamięci z Zbyszkiem Rybakiem? Powiedziałem do mojej żonie, ona mówi, przecież mnie podrywał na imprezie rugby. na Wigilii, bo moje dzieci trenują rugby i żona zawiozła dzieciaki, to wiesz, żartował sobie. A tak, ja go tak dobrze nie znałem. Nawet nie wiem, czy mogę powiedzieć, że byłem jego znajomym. Dwa razy w życiu rozmawialiśmy, gdy miałem klub przenieść do jego Energy, do tej jego siłowni, ale się nie nagadaliśmy. Wróciłem z zawodów, on się nie odezwał. Okej. Okay. Łukasz Gołębiewski, chętnie posłuchałbym Zibiego w podcaście Pierwsza Luźna. Czy byłaby już taka propozycja, czy rozmowy były takie? Nie rozmawiałem. No, też nie słuchałem podcastów Pierwszej Luźnej. Ja tak ogólnie, to wolę, jak mam słuchać podcastów, to Wolna Mata, mhm, to słucham, ale to też ktoś musi mnie zainteresować, a tak ogólnie to wolę te podcasty takie motywacyjne, tego Mazura, o tych tam znanych osobistościach, jak Louis Simons czy Tim Grover. Kontynuujemy od Łukasza. Czy Zybi oglądał filmy o Jakubku i Materli? Jeśli tak, to czy masz jakieś swoje przemyślenia, opinie na ten temat? Oglądałem. Troszeczkę inna produkcja, tam widzę, że więcej pieniędzy było wpompowane w Materli. Bardzo mi się podobał film o Materli. Bardzo emocjonalny. O Jakubku wiem, że wyszedłby lepszy film, gdyby mu oddali płyty z jego starymi walkami, bo dużo tam zaginęło. Pokazuje trudne początki tego sportu, ale uważam, że zabrakło Halmana. Nieważne, czy tam oni się pokłócili, w jakiej sytuacji się rozstali. I jak tak o tym mówię, to mi się przypomina taka sytuacja, jak kiedyś rozmawiałem z takim moim kolegą Stefkiem w Warszawie i że Włodarczyk, ten bokser, no, pięściarz, nigdy nie wspomniał o Raubo w wywiadzie, że jego trenerem był ktoś tam inny. I Stefek mówi, Raubo to go nauczył używać widelca i noża. I to samo mogę powiedzieć o Jakubku i o Halmanie. Jakubek nauczył Halmana używać widelca i noża i to był jedyny zawodnik Grzegorza, który doszedł do UFC od początku trenując u Grzegorza. Mm-hmm. Sajewski trenował w Akademii Sarmatia, Oskar coś tam robił u mnie, coś tam robił na Forficie, u Brzostka, a Halman to był małolat,
którego grzechu wziął pod skrzydła i go wytrenował od zera. I myślę, że mogły pojawić się w tym filmie, brakowało mi wstawek z Halmanem na UFC. Tylko tyle. XMJ pyta, najlepsze poddanie na ulicy, jak jesteś już z dołu? Trójkąt nogami. Kamilo Kokos, trenerze, grzyby czy papier? Nie rozumiem pytania, zastanawiałem się nad tym. Nie rozumiem. Maciej Zgiel. Sigiel. Sigiel, tak, przepraszam. Czy zdradzi trener, jak mieć taki hollywoodzki uśmiech? Tobie to nie grozi. Tobie to nie grozi. Twoja aparycja cię od razu skreśla. Nawet gdybyś zrobił sobie sztuczne zęby za 40 koła, nie ma szans. Piotr Skorupa, jak dojść na szczyt? Rady, specyfika treningu, jaka według niego jest najlepsza? Dojść na szczyt. No to musiałby ktoś powiedzieć, kto dostał się na szczyt. No właśnie, pytanie, gdzie jest szczyt? Trzeba byłoby... No nie. Kto jest na szczycie jiu-jitsu w Polsce? Adam Wardziński. To może kiedyś podcast z Adamem Wardzińskim i zapytać, jak on to definiuje, no bo to jest najlepszy polski zawodnik jiu-jitsu. Mhm. Random pyta, jak wygląda Leotina i czemu taka nazwa? Bo wymyślił to Leozada Nogueira i to jest gilotyna. Leozada, gilotyna, Leotina. Jak sobie wpiszę Leozada Nogueira, gilotyna, to na pewno wyjdzie zajebisty breakdown tej techniki, z którego ja się uczyłem. Jak dobrze kontrolować rywala w parterze, ale pod MMA? Dagestański kajdany. Nie no. Najmocniejsi grapplerzy w UFC. Oliveira. I Durinho Burns. Wtedy już też o tym mówiłem, prawda? Mhm. Tak, no Burns jest... Największe różnice pomiędzy sportowym BJJ, a BJJ pod MMA. No, nie możesz w MMA leżeć na plecach. No nie możesz leżeć, musisz wstawać. Nie będziesz się kręcił, dostaniesz stempli i nie trafisz do narożnika. Ja pamiętam świętej pamięci Rafał Moks kiedyś powiedział, że poszedł, bił się w Niemczech z jakimś Turkiem, poszedł do skrętówki, Turek wybronił i mu wlepił mu stempli, no to Moks poszedł do swojego narożnika. No nie możesz leżeć na plecach, a ludzie w jiu-jitsu lubią się kręcić, nie lubią robić zapasów, bo zapasy męczą. Trzeba być z góry. Teraz jest taka moda, wrestle upy trzeba robić. Jeżeli jesteś z parteru, jesteś na plecach, musisz robić wrestle upa. Wstawać. Sweepować za pomocą zapasów. Mhm. Takie jest moje zdanie. Najważniejsze ćwiczenia na siłowni pod BJJ i MMA? Podstawy. Martwy, klata. Kiedyś siady. Mówiłeś właśnie, że nie robiłeś jakichś tam więcej ćwiczeń niż te tam 3-4 rodzaje. Nie? Tak, ale tam mrówka mi teraz zmienia. Modyfikowałeś. Chwilowo zawiesiłem, bo ubzdurałem sobie, że muszę zaliczyć taki test z szarym młotkiem i siłownię odstawiłem i tylko teraz kręcę mejsem. Jak go zaliczę, to sobie wrócę delikatnie na siłownię raz w tygodniu. Okej. Okay. Czy Marcin Bandel ma najmocniejszy parter w Polsce? Jeśli nie, to kto? Ale pod MMA, a nie tylko. Tak, zdecydowanie. Ma bardzo mocny, ale... To jest jedyny Polak... Ale wiesz co, Gamrot ma bardzo dobry parter. Patrz, jak on się kulał. Widziałeś tą walkę z tym Dariuszem? Widziałem. No to jest kwintesencja parteru, ciągu zmiany pozycji. Czego zabrakło? Myślisz, że ta siła fizyczna faktycznie? No tam mówi się, że Benil, Oliveira, Makachev, no to ważą pod 8,5, 8,6. Gamrot jest za mały na tą wagę, ale chyba ciężko byłoby jeszcze niżej zejść, no, bo tak, nie masz czego zrzucać. Opowiadał, że na co dzień... Znaczy, on sam twierdził ostatnio, gdzieś słuchałem z nim wywiadu, to powiedział, że waży podczas walki 7,9-8,0. No Gamer? Tak, a jeżeli faktycznie Oliveira, Makachev i Benil ważą pod 8,5, chociaż Charles Oliveira ostatnio zebrał trochę stempli, jak ty to nazywałeś, od Benila, no ale koniec końców w stójce go trafił, nie? Tak więc, kurczę, no pytanie właśnie, kto jak umie wykorzystać swoje warunki, no Makachev z Volkanowskim, no Volkanowski nie waży na pewno 85 kilo, a radził sobie świetnie, no to co tam robił, no to kurde. To jest mega świr. No jest świrem konkretnym, nie? Zróbby. 9 dych ważył, nie? Tak. I zaczął bardzo późno, bo miał 23 lata, jak dobrze pamiętam. Tak, no więc ogólnie, no co, ciężko powiedzieć, ale jeśli chodzi o to Marcin Bandel, Mateusz Gamrot, nie? Myślę, ja cały czas jestem i głęboko wierzę, że jeszcze Mateusz Rębecki pokaże w UFC tą grę parterową, bo jest tak.
fizycznie bardzo. On w kimonach startował, Ubagi go cisnął i na DTC. Później przestało być go widać, no bo poszedł bardziej w MMA. Tak. Paweł 4811. Co myślał o MMA? Co myśli o rosnącej popularności BJJ? Plusy, minusy. Kiedyś w Warszawie zrobiłem MMA. Poddałem kolegę Piotra Dorowskiego na stopę. To później jak mi oddał gwoździa i głowa nie miała gdzie uciec, to zrezygnowałem, chociaż Miros mnie bardzo namawiał. No i kiedyś z Oskarem robiłem, jeszcze w Galeonie. Wracałem na chatę, bałagan w głowie, boli cię, rozumiesz, ciężko myśli zebrać. Ja nie byłem do tego po prostu stworzony. Ja chciałem być najlepszym grapplerem. Fanatik CCH23. Zybi, czy jesteś fanem Stanowskiego? Fanem to może ciężko mnie nazwać, ale... Śledzisz, lubisz? Śledzę, lubię go. No i podoba mi się, jak demaskuje tych wszystkich hochsztaplerów. No te Life Balance Conference, przesyłanie energii na odległość, leczenie raka witaminą C. No jak ja takie coś słyszę, no takich ludzi... Nie no, słuchajcie, no to... Piękne, a widziałeś to ostatnio wrzutkę, co... Dostałeś teraz energię w tym momencie, nie wiem, czy wiesz. Widziałeś to dziewczynę, co będzie dla swojego chłopa za 1600. Tak, ale to nie jest seks, to jest masaż penisa. Nie, to jest kurwa niewiarygodne, to jest niewiarygodne i płacisz 5000 czy 6000. Tak, 6000 na to idziesz. Daj spokój. A i byli tacy ludzie, nie? No mega. Zbigniew, czy Bartek tu jest Gładkiewicz, Gładkowicz? Tak, Gładkowicz to zdolny uczeń. Lubię go bardzo, sympatyczny chłopak. Powinien tylko uważam kategorię wagową zmienić. Tak jest moje zdanie. A co on tam, jakie on ma plany, to już rozwija się. Fanatyk pyta, no i to jest też pytanie, które ja chciałem ci raz zadać. Czy kulałeś się kiedyś z Mamedem? Kulałem się i po raz pierwszy miałem wrażenie, że ktoś mi tak to robi, może tutaj piszczel złamać. Po domie taktorowym też, a to lata temu, w 2010 albo 2011 roku w Galeonie. Naprawdę mega mocny leglock. A, znaczy pamiętam te lata, kiedy te leglocki u Mameda były takie, a teraz to można powiedzieć, że właśnie, no zobaczmy, no w sumie śmieszna sytuacja. Opowiedz, jak ty oceniałeś tą sytuację Scotta Askama, kiedy złapał nogę, bo ja ci powiem szczerze, jak zobaczyłem te kolano i fakt, on miał normalnie ten trójkąt nogami, w sensie jego kolano było tak zapięte, że wydawało mi się, że może zagrozić dla Mameda. Uważałeś tak samo, czy raczej... Wiesz co? Czy on nie ma po prostu więzadu? Jakby ci to wytłumaczyć. Jak jest leglock, bo to była normalna skrętówka. Tak. Jak chcesz wyłapać piętę, to musisz skierować kolano do środka. Wtedy się pięta pokazuje. Jak ją wyłapiesz, to musisz wykonać taki ruch, żeby kolano wychodziło na zewnątrz. Tutaj jest bardzo ciężko zerwać kolano. Musisz spowodować, że twoje kolano będzie na zewnątrz. Widzisz? Pięta biodro. Zresztą pokażę ci, o co mi chodzi po wywiadzie. Dobra. Dobra, ocena umiejętności parterowych Toma Breeza. No, rozmawialiśmy, tak. Jest dobrym zawodnikiem i dobrym grapplerem. Zbychu, czy Jakub Wikłacz to najlepszy grappler w KSW? Teraz, obecnie. Słuchaj, no piękną tą gilotynę wsadził Rakiciowi. Tak, to prawda. Ile tam to trwało? Minutę? Nie, no bardzo, ale w ogóle jak bił się z Przybyszem, dawał się przewracać, za chwilę go przetaczał. Ja mówiłem sobie, że on będzie walczył motylem, a musi go bodylockiem za wszelką cenę do półgardy przechodzić. Czy najlepszy ruch? A też jest niezły. Rucha fajnie się rusza z pleców. To jak typujesz od razu, zapytam Salaha z Ruchału? Jestem pazerny, to naruchałe. Wiesz, że to podbije mi kupon? No tak. Tak jak Bajor dzisiaj. No. Ale Bajor, ja nie wiem, czy Bajor jeszcze nie zaskoczy, wiesz? Bo to jest chłopak z Rzeszowa, dobrze mówię. Tak, i się niedoceniany. Jeszcze nie wiadomo, czy on tam nie zrobi niespodzianki. Zybi, zaczepka uliczna, co robisz? Dusisz, czy prawilnie walisz na cytrynę? W klatę trzeba walić, nie na cytrynę. No, coś się stanie. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jakie może być problemy tak, prawne. Tak, konsekwencje. To... Uderzysz kogoś, upadzi ci głową na krawężnik i idziesz siedzieć, no. Dobra, to połączę te dwa pytania. Zbychu, trzymasz dietę i ile wyciskasz na klatę? Diety nie trzymam. Staram się 2-3 razy w tygodniu nie jeść mięsa i nie jem wieprzowiny. To nie jest ze względów religijnych, po prostu uważam, że to jest złe mięso.
a na klatę tak technicznie bez odrywania pośladków od ławy to 125. To nie jest może jakiś super wynik, ale mam nadzieję, że gdzieś go poprawię. Okej. Paweł Pawlak, ocena zawodnika. Fenomenalny. Słuchaj, to dzisiaj jechałem z Bartosem, bo Bartosa wziąłem dzisiaj na trening, odbierałem go. I Pawlak ma na pewno problemy z psychiką. Nie poradził sobie w UFC. Mhm. Nie poradził sobie w UFC. I tam coś nie radził sobie z presją. I to samo powiedział Bartos, że on wychodzi zawsze do walki, jakby pierwszy raz się bił. On jest taki przestraszony. Dopiero ktoś mu da bombę i on się budzi i zaczyna się masakra. Mhm. No, i z tym, z Aresem z Sosnowca tak samo było. Pierwsze dwie rundy sobie nie radził, a później jadka łokciami. Tak. Dużo... Musi trochę zebrać, żeby się obudzić i pozamiatać. Pytanie o Rudego nie będziemy powielać. No i oczywiście o grę parterową Bartosa też pytaliśmy. Jest bardzo dobry. Świetny. On z pleców. W ogóle wyobraź sobie, posłuchaj, bijesz się w MMA, dostajesz bombę, padasz, błędnik gdzieś szaleje, a ty instynktownie już po legloka. Mhm. Ty no to nie jest kozackie? No jest. Ktoś inny by, wiesz... Chyba mówisz na to jego starciu z Grzybykiem, nie? Tak, z Grzybykiem. Ktoś inny by szukał, wiesz, a ten instynktownie, no to jest wyuczone. To jest wyuczone, on ma bardzo dobry parter. Goku Den pyta, jaki sport walki najlepszy dla dzieci i dlaczego? Osobiście zastanawiałem się nad zapasami, judo lub boksem. Na judo jest więcej chyba zabawek, tak patrzę na te kluby, ale zapasy, tam jest akrobatyka, jest jakieś tam, wiesz, wzmocnienie fizyczne. No ja swoje dzieci puściłem na rugby. Okej. Okay. ZB-Woj, Team Gordon Ryan czy Team B-Team? Gordon Ryan. Okej. Okay. James Randy, czy Paweł Jaworski będzie nowym wardziakiem? Którzy młodzi zawodnicy BJJ mają potencjał na topkę w Polsce, Europie, świecie i warto ich śledzić? Ja od razu przepraszam, że tak wymieniam raz BJJ, raz BJJ, ale... Co doradziłbyś jeszcze Pawłowi Jaworskiemu? Mogę? Tak, oczywiście. Tu jest dwuczłonowe pytanie, tak więc... Ma szansę być nowym wardziakiem, tylko że musi wyjeżdżać. Kurde, od razu po wywiadzie sprawdzę Pawła, bo jest, nie słyszałem. Musi wyjeżdżać, się szkolić za granicą. To jest w ogóle, chłopak jest fenomenalny. Dlaczego? Bo on jest z jakiejś małej Mławy, tam nie ma dobrego klubu, więc nie chciałbym nikomu ubliżyć, prawda? Tam jest Husaria Mława, nie wiem jakich on tam ma sparych partnerów. Poziom, który ma, to jest dzięki temu, że non-stop drilluje i ogląda coś w internecie. Także to, na jakim on jest poziomie, to na jakim on by był poziomie, gdy mieszkał w Warszawie albo w jakimś Poznaniu czy gdzieś indziej, gdzie miałby lepszych sparych partnerów. Musi wyjeżdżać, to jest podstawa. Którzy młodzi zawodnicy BJJ mają potencjał na topkę w Polsce. No, ja muszę wspomnieć o moim Borysie. Jest dużo Kasper, młodych. No. Kasper Garczyński, tak? Czy Garczyna, nie chciałbym przejąć nazwiska. Oliwier Przerwa. To są tacy małolaci, którzy na stop jeżdżą. Teraz... Mateusz Mazur. O, Mateusz Mazur. Ja to jestem fanem. No. Co doradziłby Pawłowi Jaworskiemu, który ma jeszcze wszystkie karty na stole? Na pewno musi robić zapasy i się przygotować fizycznie. To jest podstawa. Trzeba się rozwijać fizycznie i robić siłkę. Muszę przekonać Miłosza u nas w klubie, żeby zakupił te wory, tak, którymi dziś zarobiliśmy. Mocne, co? Kurwa. Słuchaj, droga Dama Warzyńskiego czy Mateusza Szczecińskiego? A dlaczego ma tego nie połączyć? Jak najwięcej drillować jak Szczeciński i jak najwięcej startować jak Wardziński. I wyjeżdżać za granicę jak Wardziński. A widziałeś ostatnio tego shorta, co dla Wardziaka ktoś tam założył, ten trójkąt? Ja. Widziałeś to, nie? Ja. Ale ten chłop tak Oliwiora Tazę odpalił. Też mocasz, nie? Tak, także tam nie ma co tam się śmiać. Czy można podczas... A, to możesz zadawać. Czy można podczas sparingu samemu sobie wyciągnąć skręta? No pewnie, że można. Nie, no wiesz co, to chodzi o to, była jakaś taka sytuacja, że... No to był klucz na stopę, że taki Rudy, co kiedyś mnie trenował, podobno było na obozie berserkerów, gdzieś się zaplątali w banana splita zobaczył stopę, szarf, no to była jego stopa. Marcin Ślęzak, co myślisz o podziale pasów w formule nogi? Czy ma to znaczenie? Ma to znaczenie, no przecież są te turnieje IBJJF bez kimon i jest podział na pasy. Musi być podział. Wujek Jędras, co się dzieje z rękami grabarzy, gdy nie klepią? Znasz tą historię, czy nie? Nie znasz? Ale brzmi dobrze. To jest wilk z Torunia.
byłem kiedyś na seminarium w Łodzi, w Oktopusie i przez cały trening mnie wołali, ty, na nim to nie działa, na nim to nie działa. Ty, podchodziłem, no nic mi nie działało. I na samym końcu seminarium, w tym pierwszego bloku, pokazałem barotoplatę z możliwością przejścia na ucisk na biceps nogami. Wołają, Zbychu, nie działa. No i wziąłem tego wilka, założyłem mu tą barotoplatę, nie działa. Przepiąłem na biceps loka, takiego z nogami zapiętymi. Cisnę. On się na nie patrzy, na niego, ja go cisnę i nagle jest BUM! Ja fikołek w tył. A on się patrzy coraz tak na mnie. Ja mówię, złamałem ci rękę. Nie, wszystko w porządku. A przedramię tak krwią napłynęło. Spuchło, no. Ja mówię, połamałem ci rękę. Nie, co, ty mogę jeszcze pompki robić. Pękło mu przedramię w pół. Co ty gadasz? Kość. Wzięli go na SOR, on powiedział, że nie będzie się tu operował, wraca do Torunia. Ale posłuchaj, wrócił jeszcze na salę, w tym blaku, zrobiliśmy sobie zdjęcie, on jeszcze tak do zdjęcia. A z Wilkiem mamy cały czas kontakt, przyjeżdża tu z chłopakami, raz na dwa miesiące zawsze się pojawia u mnie w klubie, nawet niedawno byłem na seminarium, bardzo pozytywny facet. Pozdrawiam cię. A i to zadawał kto? Wujek Jędras. Czyli EUDZ. Wujek z Oktopusa, Jędrzej. Bardzo cię pozdrawiam i dziękuję za bilety na dzisiejsze KSW. Marcin Ślęzak. Czy kimona umrą śmiercią naturalną względem tego, jak poszła do przodu formuła nogi? Nie umrą, bo ludzie lubią w kimona. Tak. To jest wolniejszy sport. Nie zrobisz sobie krzywdy. Nie ma dźwigni skrętowych. Tu zrobisz za nadgarstek, za ten. Przytrzymasz. A bez kimon jest non-stop akcji, gdzieś tam możesz oberwać, czy wiesz, są dźwignie skrętowe. O, dobre pytanie. Jochen, Soul, powiedzmy tak, i Zbigniew, czy nie uważasz, że gdybyś nie znęcał się psychicznie nad ludźmi, to miałbyś większy klub i więcej członków tego klubu? Prośba o krótką wypowiedź, dlaczego Zbigniew stosuje takie zagrywki? Czekam na to pytanie. Za pierwszym razem... Nie czekałeś. Za pierwszym razem, przy pierwszym Q&A nie czytałem tych pytań, nie wiedziałem, że one są na tym. Mhm. To jest bardzo nieeleganckie pytanie. Dlaczego? Bo to pytanie stwierdza fakt, że ja się znęcam psychicznie. Tendencyjne takie, nie? Nie, stwierdza, że ja to robię. Czyli kim jestem? Małym, zakompleksionym kutasem, który wyładowuje swoje frustracje, niepowodzenia życiowe na ludziach. Ale ja tego przecież nie robię. Ktoś nie odróżnia dyscypliny w klubie, specyficznego poczucia humoru, bo musisz mieć, jeżeli chcesz umieć trenować, to musisz mieć poczucie humoru. I... klimatu, który tutaj panuje. I wracając znowu do tego samego, co ci powiedziałem. No nie każdy tutaj się w tym klubie odnajdzie. Tak? Mhm. Jak nie każdy chce być, nie każdy chce się zmęczyć fizycznie i może nie każdemu to odpowiada. Wolę się pokładać w kimonach, żeby było przyjemnie, a nie w submission i jeszcze przychodzi pierwszy raz na trening, dostaje drewno na maczugę. Ale jak zostanie, to będą efekty. Rozumiesz, o co chodzi? To samo było z Louis Simonsem. To co, mam, przychodzi ktoś, mam klepać, ty, wszystko będzie w porządku. Co było w pierwszym Q&A? Nie mogę znieść widoku tych wszystkich ciot, co nie wiedzą jak trenować. No to wracamy do tego. Nie wiem, ja powiem ci szczerze, nawet dzisiaj przyjeżdżając Wyglądał na stłumszonego psychicznie? No nie, właśnie co jest, ja dużo słyszałem naprawdę, że właśnie jest tutaj tak, wiesz, ale powiem ci szczerze, jest ciężko, ale nie wiem, tu taka słuchaj, dobra energia bije. Sparowaliśmy dzisiaj. Byłeś dociskany, trochę cię tam gniotą, ale coś było nie tak. No nie. Tego wiesz, właśnie ja też często nie rozumiem, dlatego chciałem się na własnej skórze przekonać. Ale słuchaj, tak jest, no. Są kluby komercyjne. Gdybym chciał mieć full pieniędzy, to bym poszedł w IT albo w marketing. Mhm. Robię to od 15 lat, teraz mam 15-lecie. I to, jak widzę, jak się rozwija mój klub, moi zawodnicy, no to jestem zachwycony tym, co teraz jest u mnie w klubie. I druga część. Czy kamienna twarz Zbigniewa to jakiś rodzaj gry psychologicznej? Ja właśnie nie widziałem tej kamiennej twarzy, bo to na zdjęciach może gdzieś jak ty wstawiasz, czy coś powiedzmy na po mejsach, czy po czymś. Posłuchaj. To mam się głupkowato uśmiechać. No właśnie, dlatego no też mam szczerzyć zęby. Jak mnie coś rozbawi, to się śmieje. Jak robią ze mną zdjęcia ludzie po kampach, zawsze coś śmiesznego wiedzą, to się śmieje.
A tak to po prostu... Jesteś sobą. Jestem sobą. Tak. No, nikogo nie udaję. Tego mi nikt nie zarzuci. Pozdrawiam was serdecznie, Piotr. My również, Piotrze, pozdrawiamy. Gangster 2296. Cześć, Zibi. Szybkie pytanie. Czy jest sens wyciągnąć i tracić siły na taktarowa podczas walki MMA? Kiedyś myślałem, że taktarowów się nie klepi, ale to naprawdę można komuś krzywdę zrobić. Czy w MMA? Nie wiem, czym szedł po taktarowa w MMA. Wolę chyba iść po dźwignię skrętową. Mhm. Kto według ciebie jest najlepszy na ten moment? Gordon Ryan czy Craig Jones? Gordon Ryan. Dlaczego świat BJJ ma taki problem z dźwigniami na nogi? Craig Jones jest w stanie w 15 sekund dźwignią na kolano poddać gości z Brazylii, co nogi wyssali z mlekiem matki. Trzecie. Kurde, te mlekiem matki to mnie rozbi... Ja nie wiem, czy masz świat BJJ problem na nogi. No bo jak trenuję tylko w kimonach i tam nie może było swego razu przekładać tej stopy. No ludzie się tego boją, nie chcą tego robić, bo to... Ale też kontuzje. Pamiętam, jak rozmawialiśmy kiedyś, to powiedziałeś, że trzeba po prostu też... nie, to ty wyrzuciłeś kogoś z klubu za to, że komuś krzywdę zrobił skrętem, tak? Nie wyrzuciłem, tylko płacili mi za niego składki. A, no, tak, pamiętam. Zrobili kontuzję i chłopak nie ćwiczył. To było tam trening po treningu. Jeden przeciągnął klucz na stopę, drugi chyba skrętówkę. No, to tak. No tak. I po prostu chłopak, póki nie wrócił na treningi, to musieli za niego się rozliczać, no. To chyba odpowiedziałem już na to pytanie. Tak. Czy Phil DeFries ma według ciebie dobre BJJ i kontrolę pozycji? Czy to kwestia tego, że podczas walki jest w stanie ważyć nawet 130 kg? No ale ważąc 130 kg... No to niech znajdą zawodnika, który też waży 130 i się okaże. Zobaczmy, gdzie z Bajorem będzie. Ale no Narkuna... 108 Bajor. Ale obnażył Narkuna tą kontrolą, prawda? Narkuna ma naprawdę fantastyczny parter. Ja się kulałem z Tomkiem. To było dobre wpierdol wtedy w Brazylii, ale no z DeFriesem koniec. Kto według ciebie ma lepsze jiu-jitsu? Scott Ashkam, Mamed Khalidov, Materla? Nie, no to... Khalidov. Czy banana split ma jakikolwiek sens podczas walki? Zależy, kogo trafisz. Niektórzy mają lepsze te biodra i ciężko jest to załatwić. Tak, ale zależy jak chwycisz i w ogóle to też... Czy ciężej wyjść według ciebie z pozycji bocznej, czy z zapleców? Z zapleców. Oliveira czy Gamrot? Kto ma lepsze BJJ? Oliveira. Z tym szacunkiem dla Mateusza. Czy sprawdza się hasło, że siła techniki się nie boi podczas walki? Przegrałeś kiedyś z kimś technicznym? Nie, zawsze był od ciebie silniejszy. No, jeśli idzie technika w parze, no to... Jak przegrywasz, zawsze mówisz, ale on był silny. Tak. No, nie zawsze właśnie ta siła to jest... Ludzie w Polsce lekceważą przygotowanie fizyczne w jiu-jitsu. Bo się kulamy. Trzeba robić fizykę. Może ty chcesz czytać, bo ja czytam. A, spoko. Zostało nam kilka ostatnich pytań. Huemaj zapytał, jak trafił na treningi na warszawską gwardię? Który to był rok i ile miałeś lat? To było w 2004 roku. W 2004 roku, jak się przeprowadziłem na studia i trafiłem do Mirasa. Tam z dużego wyboru wtedy nie było, to był jedyny klub. I cieszę się, że tam trafiłem naprawdę. Tam można na Mirasa mówić różne rzeczy, ale mi pomógł i ja tego mu nigdy nie zapomnę. Dał mi zniżkę, gdy nie miałem pieniędzy, później w ogóle mnie zwolnił, także ja będę Mirasa zawsze bronił. Okay. To jest świr, ale mi pomógł. Regę Motywator. Witam mistrza, cześć, łokieć. Trzy ulubione techniki. No to zacznijmy może od trzy ulubione techniki. Gilotyna, trójkąt rękoma i dźwignia skrętowa. Trzech najlepszych grapplerów w Polsce i na świecie, tu już mówiliśmy. Trzy najbardziej nielubiane techniki lub najbardziej niedoceniane przez zawodników. No ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat. Okej. Okay. Czy Gordon Ryan w kimonach też by tak dominował? Aż tak nie, ale myślę, że też by się mogli zdziwić, bo by grał swoją by... Mimo to, że jest kimono, też mógłby im trochę krwi napsuć. Ale czy by został mistrzem świata, absolutnie to nie wiem. Piotr Nowak. Co jest lepsze pod MMA? BJJ czy zapasy? Zapasy. Piotr Nowak. Na co zwrócić uwagę i na czym się skupić na przejściu z BJJ do MMA? Na zapasach chyba, na nie? Zapasach i wstawaniu. W wrestle upy. Nie kręcić się na tyłku. Marcin Ślęzak. Dlaczego są kluby, gdzie nadają pasy w nogi, a inne nie? I czy to powinno być jakoś regulowane?
To kiedyś była taka moda, że musisz trenować w kimonie. Tak, tak. Ja z tym zawsze walczyłem. No i co, kto nadaje pasy bez kimon Danaher? No, nadaje. No tak. A Brazylijczycy pewnie tego będą robić to niechętnie. Przecież po raz pierwszy on się nazywał, czekaj, że jest Jake Shields? Tak, ten... American Jiu-Jitsu, tak, na przedramieniu. To jest, można nazwać, że to jest American Jiu-Jitsu, to jest Jiu-Jitsu bez kimon. I jak, to trzeba jakoś unormować, żeby bili się w białych, niebieskich, purpurowych, brązowych, czarnych pasach. Marcin, kontynuując, czy nie za szybko zakończył starty? Słuchaj, to ostatni raz to siebie miałem super fajta, ale to ja to zawsze powtarzam, co by zmienił kolejny medal z Mistrzostw Polski w moim życiu? No może dużo bym seminaria robił, ale tak naprawdę to nie miało, wiesz, znaczenia. Lata lecą i zmieniają ci się priorytety w życiu. No tak. Jak teraz ktoś się pytał, czy bym wyjechał za granicę? Nie, no nie wyjechałbym teraz trochę za granicę, bo wolałbym wyjechać z rodziną na wakacje. Rozumiesz, o co chodzi? Ja uważam, że w dobrym momencie zszedłem. To też chciałem zrezygnować po tej pierwszej takiej kontuzji poważnej, bo mi strzyła kostka, naciągnął mi kolano. I jakby coś mi się stało, to kto to będzie ogarniał? Kto będzie prowadził treningi indywidualne? No, Bartas pomoże, ale to nie będzie to samo. Powiedz, ostatnie pytanie od tego samego użytkownika. Czy będziesz jeszcze trenował w GI? Nie. Słuchaj, ja bardzo dużo oglądam szkoleniówek. Ja jak mam służbę i wieczorami się nic nie dzieje, to oglądam szkoleniówki. Ta gra bez kimon poszła mega do przodu, bo oglądam teraz Gordona i robię notatki, przygotowuję się do treningów, żeby prowadzić na grupy. Tak ja jeszcze miałbym kimono oglądać? Ciężko byłoby mi to ogarnąć i nie lubię tego. Wolę dźwignie skrętowe, gilotyny. Cały czas jest akcja, zmiana pozycji. Okej. Okay. Jakieś najbliższe już tak poza Q&A, bo będziemy zaraz skończyć seminarium z tobą w którymś z klubie, nie wiem, jakiś kamp się szykuje, nie, możesz coś zarekomendować? Jadę teraz do XYZ Bydgoszcz. XYZ Bydgoszcz, okay. I później coś Kamil robi, jakiś kamp w Warszawie. I czekam na Piranie. Wrzesień, październik. Okej. Dziękuję ci bardzo. Jest mi zawsze mega przyjemnie. Fajnie było się odwiedzić, fajnie w ogóle było też porozmawiać. Ja mam nadzieję, że będziesz częściej pojawił się na naszym kanale, bo wiele osób czekało, no i się doczekało, tak więc mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. My wam bardzo dziękujemy za obejrzenie. Dla Zbigniewa udanego KSW. Typowania już nie będziemy robić. Mam nadzieję, że każdy sobie wyciągnie jakieś wnioski. No i co? Widzimy się wkrótce, mam nadzieję. I chyba dzisiaj na KSW się widzimy. Widzimy się na KSW. Do zobaczenia, oglądajcie wywiady. Pionka.